Cześć wszystkim! Znowu Pana 7, przeciąg Baldur's Gate 3. Dobrze, małe ogłoszenie. W dniu publikacji tego filmu wyjeżdżam na urlop tygodniowy, bo nagrywam wystarczająco filmów, żeby nadal wszystko codziennie się publikowało, ale nie miejcie do mnie pretensji, raczej nie dziwcie się, że jeżeli zwrócicie mi na coś uwagę w komentarzach, to przez najbliższy tydzień nie będzie jakby odpowiedzi w filmikach. Więc miejcie to pod uwagę. Dobra. Tymczasem zróbmy sobie długi odpoczynek. Czy chcesz zakończyć dzień? Tak. Dobra. Co my tu mamy? Chyba trochę inaczej się poukładali. Tak, bo to jest inny obóz niż ostatnio. Best be on my way. Dobra, pogadajmy z ludźmi. Zobaczmy, czy mają coś ciekawego do powiedzenia. Warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Tak się zastanawiam, ta twoja przypadłość, dlaczego wymaga magii? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Dobra, jeszcze nie chcę już dawać żadnego przedmiotu. Jeżeli to możemy, mam nadzieję, to odłożyć tak długo, ile się da. Ostateczności, jeżeli będzie nam brakować jakichś śmieci, które chcielibyśmy mu dać, to zaczniemy po prostu kupców kupywać jakieś słabe magiczne przedmioty. Więc nie widzę, żeby to miałby być jakiś duży problem, jego przypadłość, ale póki co oszczędzajmy. The goblins still infest the roads. As long as their leaders live, Zevlor's people are trapped. Jak to się stało, że Klinga Pogranicza ściga diablicę w piekłach? Karlak's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it. And she was planning to return. One of the archdevil Zariel's own, Chaos Incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlak might be taking, the damage she might be doing. To jest, powiedziałbym, pewna rozbieżność narracyjno-gameplayowa. Generalnie to, że on poluje na jakąś diablicę czy czarownicę, sugeruje, że on jest bardzo doświadczonym łowcą. Spotkaliśmy go, przecież był na pierwszym poziomie, a teraz ma trzeci poziom, więc... Dobra. Podróż z piekieł na wybrzeże mieczy nie należy do łatwych. Jak ci się to udało? A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. Dobra. All right. What else is on your mind? Jak to się stało, że stałeś Klingą Pogranicza? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Czy może być czyn szlachetniejszy niż uratowanie życia innej istocie? Na pewno byłeś z siebie dumny. Proud? No. Angry at the monsters preying on innocence.
angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. Okej, miło jest w końcu poznać cię osobiście. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead. With you as my ally, the future looks a little less daunting. Zauważyłem, że masz kamienne oko. Straciłeś je w bitwie? A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. Ah, but that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Dobra, by coś jeszcze możemy z nim porozmawiać? What else is on your mind? No, to tyle. Dobra, mamy jeszcze Lucyfra. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Opowiedz mi o sobie. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Okej. Okay. Tym lepiej dla nas. Dobra, jeszcze nasza serduszko. Jesteś tutaj, jesteś. Always makes my day better. All's well, I hope. Aside from the obvious. Możemy porozmawiać o wszystkim, co nam się przydarzyło? Fine. What's on your mind? Jak sobie radzę, twoim zdaniem? I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. Okej, okay. Czy to znaczy w dobrym sensie, czy złym? Dobra, nieważne. Dobra, nic więcej nie mamy. No to sru. Dobra, wybór automatyczny. Ale wiesz co, trochę inaczej. Wybór automatyczny powinien zaczynać się od najcięższych rzeczy. Jest na przykład te golonki. Jeszcze mamy ciężkiego, rybę mamy ciężką. No i tak zmienia. Dobra. Jeszcze 6 potrzebujemy. Na przykład to Solana. Cyk. You don't rest well. Flitting between dreams and nightmares. Maybe you break your meditation because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Shit. Oh, Lucifer. Jesteś vampira? It's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. Dobra, czyli nadajesz się do naszej drużyny, bo każdy w naszej drużynie musi mieć jakiś defekt. Nie wierzę, że jakoś mi to umknęło, przecież widzieliśmy nawet dzika, którym się posiliłeś. It's not what you think. I'm not some monster. I feed on animals. Boars, deer, kobolds, whatever I can get. I'm just too slow right now. Too weak. If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Please. A strange sensation courses through you. And your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Czy
Możemy wejść w głębi jego myśli w poszukiwaniu odpowiedzi. To nie byłoby miłe. Ale już nas ugryzł. To też nie byłoby miłe. Dobra, spróbujmy to. Co piętrności 2? Prawie zawaliliśmy. What's this? What's happening? Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. His mind opens up, revealing cracked and quivering memories. At their heart, you see dark eyes commanding you to feed. You open your mouth and bite down, not into a tender neck, but into the twisting body of a rat, the only thing your master lets you eat. Zjadałeś zwierzęta, bo cię do tego zmuszono. Nie robiłeś tego z własnej woli. Yes, I ate whatever disgusting vermin my master picked. So you can see why I'm slow to trust you. But I do trust you. And you can trust me. Spróbowałeś mnie ugryźć. Jak mogę ci zaufać? Because we don't have a choice. Not if we're going to save ourselves from these worms. I need you alive. You need me strong. Nie. Please. Siedzisz w obozie. W ogóle ci nie potrzebuję. I swear. I'll be well, you'll be fine. And everything can go back to normal. Nie wiem, nie możesz sobie serduszka ugryźć czy coś? Dobra. Nie mam chyba powodu, żeby mu odmawiać. Poza tym, że chcielibyśmy być dla niego mega dupkiem. A nie jesteśmy. Dobra. Ale ani kropli więcej niż potrzeba. Really? Of course. Not one drop more. Let's make ourselves comfortable, shall we? It's like a shard of ice into your neck, a quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. Wystarczy. Chociaż nawet bez tego chyba sobie damy radę. Ledwo. Oh, of course. That was amazing. To było pedalskie. My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy. Nie, to było niewłaściwe. Don't be so dramatic. This is just a little transaction between friends. And look what you've gained. Together, we can take on the world. Muszę upuścić mój obóz natychmiast. Jeżeli spróbujesz tego ponownie, to rozpłatam cię na pół. It won't happen again. You have my word. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. This is a gift, you know. I won't forget it. You watch as he stalks towards the forest, stronger, more confident, ready to hunt. Jesteśmy achievement. Daj gryza. Okej, za to my dostaliśmy głód krwi. Czego my dostaliśmy głód krwi?
Teraz my jesteśmy wampirami? Okej. Okay. Jeżeli nas oszukał, jeżeli my staliśmy się tym wampirem przez to, no to nie fajnie. Good morning. How do you feel? Niedobrze. Czuję się fatalnie. Be grateful I'm not a true vampire then. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn, like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Czy to dlatego słońce ci nie szkodzi? Bo nie jesteś prawdziwym wampirem? Oh no. I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. Jaka jest przyczyna? Pasożyt dwupiastów umysłu? That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. Hunting with vampires. Never thought I'd see the day. Very well, but I'm keeping an eye on you. And no wisecracks about having us for supper. To jego ulubione. Oh, and a quick word of warning, Astarion. I taste absolutely awful. Keep your distance. Ufam mu. Nie skrzywdzi nas. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. I just better not wake with any holes in my neck. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Tylko dlaczego dostaję minus jeden do testów na wszystko? To nas bardzo będzie boleć. Dobra, nieważne. No to sru. Dobra, wróćmy z powrotem na dół. Nie mam pojęcia, czy spotkamy tutaj jeszcze więcej pająków. Ale pozwiedzajmy, co tu jeszcze mamy. To jest wodospad. Ale chyba nie możemy przejść tam. Dobra. Skórzane rękawiczki. W sumie pozbieram jednak jeszcze trochę tego złomu. Będziemy musieli się w pewnym momencie wrócić do miasta i go posprzedawać. Gale, wiesz co z tym robić? Jeszcze raz. Jeżeli są jeszcze jakieś pająki, to takie postępowanie powinno nam pomóc je przyciągnąć. Mikstura większego leczenia, okej. Okay. Sporo złota. Właśnie. Właśnie. Myślałem o tym, żeby nie zmienić mu broni. Niestety jego siła jest niezbyt duża.
Znat, jeżeli dostanie biegłość ze swojej zdolności do toporu dwuręcznego, będzie miał dosyć słabe testy ataku, więc nadal będziemy korzystać z broni zręcznościowej, nazwijmy to. Tylko powiedzmy... No, skądś mamy długi miecz. Nie wiem skąd. Ale damy mu zamiast rapieru... Damy mu miecz krótki. Dwa miecze krótkie. Spokojnie, zaraz dostanie. Mieliśmy jeszcze drugi miecz krótki, prawda? Mieliśmy. Ale go nie widzę. Dostaniesz w takim razie sztylet. Znajdziemy jeszcze jakiś miecz krótki. Czekajcie. To ci damy. Dni alchemiczny, dziennik ucznia. Momencik, na pewno mieliśmy drugi miecz krótki. Tutaj jest, ślepy jestem. Dobra. Natomiast tak, zróbmy sobie plecak. I powrzucamy do niego wszystkie rzeczy, które nas nie interesują. Papier może zachowam jeszcze na wszelki wypadek. Sztyletów aż tak dużo nie potrzebujemy, jeden nam starczy. Skórzane rękawiczki, te talerze, noże i tak dalej. W tym plecaku będziemy sobie trzymali rzeczy na sprzedaż. Srebrne naszyjniki, srebrny kielich, ława. Naprawdę przydałby się przycisk do sortowania. Dobra. Na razie to tyle. Butelka. Need to find a way forward. Okon. Będę go strzelić. Nic to nam nie dało. Seek and you shall find me. Dobra. Very well. Nie wiem, czy nam coś daje likwidowanie tych kokonów. Na wszelki wypadek, czemu by nie? Musimy też znaleźć drogę na górę, kiedy prędzej czy później. Can't give up now. No, dużo rzeczy tutaj znajdujemy ciekawych. Który też później może porozdaje różnym ludziom. Na razie nie chcę się o tym bawić. Złoto. Rublińskie dziecko. No okej. Pajęcze jajo. Nic nie mamy. Możemy zniszczyć to pajęcze jajo. Nic to nie zrobiło. Tutaj mamy przejście zablokowane. Suńmy się od niego trochę. Te kokony...
nie ma sensu z nimi coś robić. Ja nie widziałem, żeby cokolwiek to robiło. Okej, okay. Przejście otwarte. Chyba nic tutaj nie ma. Możemy zejść na dół. Okej, okay, gra, przerażasz mnie automatycznym zapisem. Okej, okay, mamy kolejne pająki. Dobra. Zróbmy to trochę szybciej, trochę sprytniej niż wcześniej. Podejdziemy na ile możemy. Zaatakujemy znienacka. Mam nadzieję, zobaczymy, czy w ten sposób wszystkie na raz. Może ich nie zagrujemy wszystkich na raz. Okej. Okej, matka rodu. Zbyt silny przeciwnik. Jeżeli przeciwnik okazał się zbyt silny, zawsze możesz się wycofać z walki. Dobra, głównie mnie interesuje, jakie ty masz KP? 16. To jest sporo. Jak dużo masz życia? 125. Rzeczywiście może być zbyt silny przeciwnik na nas, ale przynajmniej spróbujmy. Rafiolka kwasu powinna załatwić ich. Dobra. Czy zadaliśmy jej obrażenia? Nie. Chcieli do niej strzelić, nie wiemy jak ją strzela, co dobra. Nie chcę się tego szukać, możliwe, że udają jej się rzut obronny. Czy chcemy tutaj stać, czy chcemy się wycofać na górę? Ten pająk się zaraz ruszy. Co, dopóki mam punkty ruchu, to wycofam się na górę. Wyższa pozycja zawsze daje bonusy do ataków dystansowych. Więc możemy spróbować. Dobra. Ciebie nie przygotowałem trochę. Na tą walkę. Musisz się trochę zbufować. Momencik. Pakt Ostrza. Rapier. Rapier Paktu. Czy on jest jakoś lepszy? Chyba nie jest lepszy, dobra. Wysoka KP. Prawdopodobnie nie trafisz. Możemy uśpić parę z nich. I na pewno nie uśpimy. Mam
Możemy spróbować ją pomniejszyć. Jakie masz rzut obronny na kondycję? Dosyć spory. Momencik, ty masz dużą zręczność. Możemy ci trochę pogorszyć tą zręczność. Dobra. To nie zmniejszyło twojej KP. Posłupiajmy tego pająka i też się wycofajmy. Wstępne serce. To twoją akcją zaczęliśmy walkę, dlatego nic już nie masz. A też się wycofaj. Will, też się wycofaj. Dobra, zobaczymy jak to zadziała. Teleportuje się. Ona też się teleportuje. Okej. To szybko przerodziło się w coś, co nas przerasta. Dobra, ci co? Wczytam po prostu grę. Nie widzę, żebyśmy mieli szansę to pokonać w takiej formie. Przy 30% szans trafienia i 100 HP-kach i ona może się teleportować gdzie chce. Nie, będziemy musieli to jakoś inaczej, kiedy indziej się tym zająć. Dobra, momencik. To tak, czy możemy tutaj jakoś wejść na górę? Możemy. Super, to pozwiedzajmy teraz górny poziom. Pajęczyny mogą nas nie uruchamiać w takim razie. A, po prostu skacz. Goblin Sejmitar. O, tutaj mamy w sumie lepsze zejście chyba na tą arenę. Mi się zdaje. Tutaj, gdybyśmy zeszli z tej strony, to przynajmniej nie bylibyśmy w niższej pozycji, więc jeżeli będziemy chcieli to w przyszłości zrobić, to lepiej tędy. Gail. Co jeszcze tutaj mamy? Skup się, człowieku. Dobra.
Stąd przybyliśmy? Nie. Tam w sumie nie byliśmy. What to do? Have to keep going. Dobra. Spróbujmy tak to zrobić. Będziemy skakać ile możemy. Ej, i tak to nas będzie blokować. A chyba nigdy gdybyśmy chodzili piechotą. Dobra. Co my tutaj mamy? Dobra, zaraz się temu przyjrzymy. Tutaj nic nie ma. Dobra. Chodźcie tutaj. Gale, czy możesz to wyważyć ogniskiem pociskiem? Podatność, no... obrażenia od ognia i podatność obrażenia od zimna. Okej. Czy możemy to buławą zniszczyć? Możemy. Ciekawe. Miecz krótki. Właśnie, twoje miecze krótkie chyba nie należą do broni paktu. Czy glewia jest... chyba... Która z tych broni jest jeszcze finezyjna, nie wiem. Nie jestem pewien. Dobra, w każdym razie to się nie sprawdziło. Will, wracasz do rapieru. A to ląduje do plecaka. Dobra, właśnie Will, przygotujmy cię. I... Pancerz cieni. Zbroja. Dobra. Przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Może w sumie ja się przeniosę na miecze krótkie. Co rapier daje dodatkowo osłabiający atak? Dodatkowy atak na turę może się czasami przydać. Zostaniemy tak. Zardzewiałe ostrze, mech. Te miecze krótkie też raczej ich nie będziemy potrzebować. Narzędzia złodziejskie, lina. Brzmi też coś, co może się nam przydać prędzej czy później. Nadziak. Też jest trochę warty. Here we go. Coś jest w percepcji. Trap. Be cautious. Okej.
topór bojowy. Poza tym chyba nie jest zbyt ciekawe. Kufel z piwem. Posłanie. Okej. Co tu jeszcze mamy? Sędzia złodziejskie. Niechlujny ubiór włóczęgi. Chyba i tak lepiej może wyglądać niż to, co Will obecnie na siebie sobie nosi. Zdecydowanie lepiej wygląda. Dobra, rozbrój. Schematy Highcliffe. Starannie wykreślone łuki i linie proste tworzą schematy trzech broni: miecza dwuręcznego, sierpa i sztyletu. Każdy odcinek i kąt jest dokładnie wymierzony. Okej. Weapon blueprints. They call for Sousa bark. There's only one place I'm finding a Sousa tree. The Underdark. O nie. Dobra, właśnie, jeszcze jedna rzecz, której zapomniałem ostatnio. Gale, masz jakieś zwoje, które mieliśmy spróbować się nauczyć. Zwój porywu wiatru, 50 sztuk złota, żeby się nauczyć. Zwój wykrycia myśli, 100 sztuk złota. Swój zauroczenie osoby. Dobra. Trochę nas to kosztowało, ale stać nas. Topór bojowy tutaj. W sumie jeszcze tak, te pierścienie też będą na sprzedaż. Ten nadziak również. Medalion również. Dobra, zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Is that blood? No. Never mind. Otwórz wytrychem. Stalowy miecz, okej. Okay. Pęknięte żelazo. Dobra, co tutaj mamy? Próbka, metal, twardość, bardzo twardy. Dobra, weźmy to. Stalowy miecz. Zaklęta broń plus jeden. Ja chyba mam biegłość. Broniach. Dlatego, bo jestem elfem. Ale mam małą siłę, więc będę miał małe rzuty ataku. Jeżeli będę spróbuję to użyć. Zręczność mam 15. Siły mam tylko 8. Więc nie użyjemy tego. Czekaj, posępne serce. Ty możesz tego użyć. Właśnie, posępne serce. Ty też jesteś elfem w sumie? Półelf. Wysoki. Skąd ty masz biegłość bronią żołnierską? Nie wiem. Weź ten miecz po prostu. Nie, nie masz. Nie masz biegłości. Źle przeczytałem. Will. Też nie masz biegłości. Dobra, dużo broni może nam się marnować przez to, bo
nie mamy żadnego człowieka z rozsądną siłą. Beczka prochu dymnego. Są całkiem spore obrażenia. Może się przydać. Gdybyśmy próbowali może walczyć z tą pajęczycą. Ale póki co dam sobie z nią spokój. Rapier Morgenstern. Rapiery są sporo warte. Open up. W takich sytuacjach wolałbym, gdyby gra nie zarzucała mnie tyloma różnymi pojemnikami. Chodzę i marnuję czas na przeglądanie ich wszystkich, a chciałbym po prostu grać. Ale nie wiem, czy w którymś z nich nie będzie nic ciekawego, czy potrzebnego, więc... Pewno to jest narzędzia złocieńskie, wszystkie, które to zdobyliśmy, się prędzej czy później przydadzą. Ale... Ilość czasu na przeglądanie takich wszystkich pojemników to trochę strata. Spryśniamy kawałek błękitnego sera. Fuj. Szybko tutaj co mamy. Looks empty. Nie wiem, czy te szmaty do czegoś będą potrzebne w craftingu, ale później się przekonamy. Dobra. Tutaj jest jeszcze jakaś pęknięta ściana. Moglibyśmy się dostać na wyższy poziom. Wiecie co? Mam dosyć tych jaskiń. Wrócimy tutaj jeszcze kiedyś. Będziemy na troszkę wyższym poziomie. Dobra. Jesteśmy z powrotem w punkcie wyjścia. W sumie nie udało nam się nic ciekawego osiągnąć w tym odcinku. Po tym, że pochodziliśmy po całej jaskini. Ale cóż, tak chyba będzie wyglądać ta gra. Dobra. W tym odcinku chodzimy po okolicach spustoszonej wioski. Mamy kilka ścieżek. Mamy też blisko ten znacznik celu dla Klingi. Może tam pójdziemy najpierw. Zobaczymy, co ciekawego z tego wyniknie. Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.